Wstępu po określeniu rodzaju ilości osób, które są poszkodowane w pierwszym wagonie, wydziela grupę ratowników, którzy ze sprzętem ratowniczym, ratownictwa medycznego udają się tam, gdzie ci poszkodowani przebywają. Tej strefy niebezpiecznej. Strażacy szukają najlepszego dostępu do osób poszkodowanych. Która w wyniku zderzenia rozciągnęła się i następuje wyciek gazu. Jak już wcześniej wspomniałem, gaz propan-butan jest gazem skrajnie. Ważną rzeczą jest to, aby zabezpieczyć również dzięki kanalizacyjne tak, aby ten gaz nie przedostawał się do nich. Tutaj działania ratowników osoby ratownictwa medycznego przystępuje do działań mających na celu wydobycie. Używają tak zwanych sukierców, to jest w sprawie zdrowej, i tutaj w sprawie zdrowia na motor! Zostanie wykonana ostatnia segregacja. W tej chwili druga osoba jest przygotowana w wagonie. W 1824 zgodnie z proponowaniem propan-butan jest oblewana wodą. Oddzielowane od drugiego dnia. Dostanę złamana ręka, tak przypadnie rozmawia. Idzie wszystko. Stacja jest wyraz jakiegoś
wypychać, on nie będzie. Informacja od przewodniczącego odcinka wojewódzkiego o zakończeniu prowadzonych działań ratowniczych, zbijali sprzętu. Pomalutku strażacy kończą swoje ćwiczenia. Ja zapraszam w imieniu terrorysty znajdującego się w wagonie osobowym.